z innej perspektywy spojrzeć. Oni muszą w drugiej linii pierwszą państwo. Mecz odduj do góry. Tak, o sędziów to się może Na pewno tutaj będzie się działo. Płoczanie rozpoczynają to widowisko, ten spektakl, ten mecz numer 2. Jest chyba tak jak najmocniejsze zestawienie z jednej i z drugiej strony. Lucin, Zarabec, no i nie ma gola. Popatrzmy, Aleks Duszebajew, Daniel Duszebajew zablokowany piłką. Mocno w pierwszym meczu, znakomita obrona. Tak jak widzieliśmy, Płoc nie dopuścił do żadnej tutaj przypadku, a Micha Zarabec znakomicie ogrywa teraz Tomka Gębale. Za późno dołączył Karalek i pierwsza... No, zmienili teraz system w obronie Płoczanie. Karalek przejmie Szusznia, piłka wyrzucona poza bojek. Zarabec tak w drugie tempo zagrywał tę piłkę. Daszek i... Nie Dylana na jego, co naprawdę nie jest prostą sprawą. No ale później, tak jak mówiliśmy, jest Andreas Wolf w bramce. Daszek. Jeszcze raz Zarabec, Lucin. Daszek. Karny. Lucin, Wolf. Nieskuteczny Lucin, jeszcze dobitka. Teraz już bramka Lovromichicia. No zagapiła się defensywa. Jest teraz Klejewski blisko Igora Karacicia. Duszebajew. Niecelnie. A przynajmniej tak wynika po tych pierwszych akcjach. Zarabec, Daszek, Zarabec i Wolf. Tam Terzic, był tam Szusznia, był tam Lucin, Duszebajew. Trafił i jest po dwa. Aleksowi Duszebajewowi. Wiadomo, jaką silną bronią jest gra 2 na 2. Karalek, Duszebajew, ale znakomity odpowiedź Lucina. No, fenomenalny rzut z 10 metra. Przepiękna bramka. Po raz kolejny próba gry 2 na 2. Daniel Duszebajew ładnie to zrobił, ograł defensywę i pokonał Mirka Lidowicza. 3-3. Zarabec, rozpędza się druga linia Wisły. Zarabec, Dawidzik, Gębala i jest 4-3. Poradził sobie obrotowy Wisły Płock. Gdzieś tam ta piłka trafiła w poprzeczkę i wpadła do siatki. Ale w nie też. Linię ustawiony Igor Karacik, czeka na piłkę na razie Aleks Duszebajew. Jeszcze przez środek, trafia, druga bramka i jeszcze 2 minuty dla Szuszni. Zicz. Fazekasz. O, i przez strzelił to wyraźnie. Minuta do końca Karen Szuszni, jeszcze raz Duszebajew, Karacic i... Marcel Jastrzębski, który zmienił w bramce Mirka Lilowicza. No właśnie, gdy wydaje się, że Kielce mają już, mogą zacząć. Terzic zostaje na kole. Fazekasz. Tutaj popełnił błąd kroku. Kara 2 minut tak dla Fazekasza. No i teraz rzeczywiście czwórką bronią Płoszczanie. Daniel Duszebajew. Wiaderny, ale bramki nie ma. Wybrał krótki róg. I przestrzelił. Marcel Jastrzębski. Lucin, jeszcze raz Zarabec, jeszcze raz Daszek, ale troszkę niedokładne to zagranie. I tutaj troszkę walki na kole. I się na boisku. Tak jak Fazekasz wchodzi w osłabieniu, tak Mindek jest w przewadze liczebnej. Daszek, Lucin, Abel Sergio. To jest piąta bramka dla Wisły. Ciężką sytuację miał Hiszpan tutaj, wyrzucony bardzo szeroko. Lekko jeszcze podpychany od chwili Płock. Podwójno sobie, nie stracili żadnej bramki. Karacic. Mindegia, Daszek, faul ataku. Tu kroków nie było, to był faul. Daniel Duszebajew, Gębala. Ustanie piłkę. O tak. Silny w drugiej linii Wisły, Tim Lucin. O, wygonił się na zewnątrz i to tak naprawdę po całej szerokości boiska. Moryto, faulu tutaj nie było. No, już tam uciekł z ręką Michał Daszek. Dobra decyzja, set. Zarabec, Lucin. Raz inaczej, Zarabec. Błąd, to nie ma tutaj. Jako rozgrywający, leworęczny rozgrywający. Aleks Duszebajew, wtórna. Będzie rzut karny. Karny, tak. 4 gole po stronie gospodarzy. Może być piąta bramka Moryto. Jest, tak, trafił.
No tak, pamiętając tę serię rzutów karnych z pierwszego spotkania, no to ten zarobiony rzut karny to na pewno nie jest jeszcze bramka. Cowi pół roku temu, teraz już tutaj w Kielcach, w hali Legionów, teraz radzi sobie Gębala przy wydatnej pomocy Karaleka, znów rzut po prostej Słoweńca. A też taki wyraz frustracji, dobrze pamiętam. Może masz rację. Rasterson, a teraz zrobiło się tutaj masę miejsca i ładnie to zrobił Aleks Dymszybajew. Kręteczka pod nogą Jastrzębskiego. I Zarabet, czyli tych niskich dwóch rozgrywających, którzy będą grali dużo jeden na jeden. O, trafia jednak Krajewski z lewego skrzydła, skoczył i pokonał Andrasa Wolfa po 6. I to jest też pomysł Wisły. Pamiętajmy, rzucał bramki ze skrzydła, ale z prawego skrzydła, tym razem z lewego. Aleks Dymszybajew, Gębala, niecelnie jest rzut karny. Teraz zostaje Jastrzębski. Pierwsze tempo, skutecznie. Znów jedna bramka przewagi gospodarzy. Piruch. Fazekasz i Wolf. No i gdy wydawało się, że Węgiel zrobił tak wszystko, ale... I znów to samo. Tak. To co powiedziałeś, przygotowana jest drużyna z Płocka na to... Abel, Sergio i Wolf. Na tę akcję Tomka Gębali w sytuacji jeden... Dymszybajew, Gębala i... Dwie minuty dla Sergio. Abel, Sergio, a zwróć uwagę, że cały czas reaguje, interweniuje skutecznie. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Turna, Trastarson, Aleks Dymszybajew i Jastrzębski. Po raz kolejny. Pod sobą zatrzymał tę piłkę. Można powiedzieć, taki specjalista od gry w osłabieniu. Panowie, nie przeszkadzajcie. Numer 2 wielkiego finału. 13 bramek do tej pory, fazę kasz karny. No zmylony teraz Karalek. Paczkowski nie zdążył pomóc. A Wolf jedną siódemkę już wybronił. Lucin i... No i znów to samo. Lucin zostawił nogę tą samą, prawą. Andras Wolf. Tutaj jak na razie te nerwy jednak... I chyba trochę presja nie pomagają. A teraz świetnie, Gębala, Turna. No i co, Tim Lucin. Dostaje piłkę Lucin i trafia. Przepiękny rzut. No, by więcej takich bramek. Oczywiście nie mówię, że Tima Lucina, ale więcej... I Szusznie, Aleks Dymszybajew, Trastarson blisko strefy i Jastrzębski skutecznie jeszcze na i. Zebrał tę piłkę na lewym skrzydle. I będzie rzut karny. To potrafi jeszcze z Morytu, na razie 2 na 2, Jastrzębski, Morytu. I po raz trzeci skutecznie. 9-7. Kradną te sekundy zawodnicy z Płocka, chociaż teraz jest sygnalizacja gry pasywnej. A teraz już i po raz kolejny. W tym meczu sprzed tygodnia i trafił. Skutecznie. Teraz też. Gębala. Rastarson. Oj, przepiękna Morytu. Akcja. Przepiękna akcja Islandczyka. No to naprawdę... No tak, na takich rzutów Tima Lucina i na takich asyst Trastarsona ten mecz... Daszek. Fazek aż na koło, Dawydzik. O, świetna akcja. I druga bramka obrotowego Wisły. Oszukali teraz tą obronę Karalek Gębala. Jay Lucin, Trastarson. Gębala szedł do środka, Gębala przestrzelił. Nie było faulu. Wisła masz kas, Karalek. Lucin, jeszcze raz, Wolf, no i jest, na razie swoją pierwszą siódemkę Fazekasz wykorzystał, teraz drugie tempo, trzecie nawet, Wolf, Krajewski zablokowany, zablokował go Dylanna i fantastycznie bronił się Andreas Wolf. Tak, ta pierwsza połowa, na pewno on jest... W kilku sytuacjach pobronił, później Jastrzębski też nie można narzekać na jego, to wygląda to zestawienie drugiej linii gospodarzy, sygnalizacja gry pasywnej, no tutaj pomógł wyraźnie Szuszni. Do niego podanie, Fazekasz, no teraz miał naprawdę autostradę do kielerskiej bramki. Tomek Gębala nie zdążył, Nikola Turna nawet nie próbował. To jest gry Aleks Dymszybajew, Karacic, no faul ataku. Faul ataku Tomasza Gębala. Zarabec. Skoczył Lucin i Wolf w części spotkania. Karacic.
sam. No tak, Igor Karacic, jeżeli zostawi się jednego obrońcy naprzeciwko niego, a jeszcze jeżeli Chorwat jest rozpędzony, to że zupełnie był sam, ale teraz znakomicie trafia Gergo Fazekasz w odpowiedzi, natychmiastowa riposta i mamy po 11, czyli początek. Wiaderny na lewym skrzydle, Dojszebajew na koło, tutaj jest Turna. Nie do zatrzymania jest Nikola Turna. W tej klasie obrotowych to jest w zasadzie tak, jak widzieliśmy, Morytos bramka. Się pierwsze tempo i znów jednobramkowe prowadzenie. Daszek, Zarabec, Fazekasz, Wolf, Daszek, Zarabec. Teraz prosty piłka, Daniel Dojszebajew, Zarabec, Dojszebajew i Jastrzębski. Już dzieje się po drugiej stronie boiska, Fazekasz, Zarabec, znów to blisko środka, Abel Sergio i Wolf. No i znowu sytuacja 2 na 2. Lucin i Terzić i Dojszebajew i Turna. No właśnie, Roko. Widzisz, musi tak pomóc. Wisła w ofensywie, Lucin, Fazekasz na zewnątrz, faulował Paczkowski. Teraz Krajewski, pierwsze tempo, skutecznie. No bardzo blisko głowy, ale co najważniejsze dla Płocka, skutecznie. I to druga od razu sprowadza ją na ziemię, tak jak teraz jest remis. Aleks Dojszebajew. Jeszcze tutaj. No teraz to uznaje się tylko Tim Lucin. Popatrzmy, skoczył i trafił. Pokonał Andrasa Wolfa. 13-12 dla gości. 39 minuta. Trzeci raz w lewy górny róg bramkarza. Ty się w pobliżu stojącego tuż obok Turna jeszcze Karacic i bramka. Bramka dająca gospodarzom remis. 40 minuta. Fazekasz, Paszkowski, Fazekasz, Abel Sergio. No i Tomek Gębala teraz w obronie popracował, zamknął to podanie. A broni Jastrzębski. No, powiem ci, że te kontrataki to chyba zmora jednej i drugiej drużyny. Zbieramy gracza meczu, jeśli uznają państwo, że to już ta pora, to proszę bardzo. Skorzystać z aplikacji Orlen Superligi, Turna, Szusznia, Terzić, Jastrzębski. Będzie kara 2 minut, tak mi się by też wydawało. Ale za co, to zaraz zobaczymy. Obrotowy. Tak, na dwóch obrotowych, rzeczywiście jest Turna, jest Arcią Karalek. Aleks Dojszebajew. Jeszcze raz Fazekasz, jeszcze raz Karalek i teraz już bramka i bez kary dla Białorusina. Chociaż był taki moment zawahania. W tej drugiej części meczu Daniel Dojszebajew. O, tak jest! O, powiem ci, to co robił Tim Lucin, to teraz Daniel Dojszebajew zagrał dokładnie tak samo. Zobacz, teraz. A teraz jednak został Francuz. Fazekasz, przepiękna bramka. Nie potrafią powstrzymać Węgra. Teraz tylko w ostatnich akcjach Kielczanie. Krajewski solidnie. I jeszcze Krajewski. Tak jest. Genialnie w obronie. To trzeba przyznać, że wracał się. I szczęście dla niego, sędziowie przyznali piłkę do drużyny z Płocka. Sergio, kolejna próba Hiszpana, kolejna niewykorzystana. Ale zobacz, po raz kolejny próba gry na Karaleka. Gębala i Jastrzębski. Pisują grę pasywną, jest jedno, dwa podania i musi oddawać rzut. Fazekasz, Dawidzik, rzut karny. Krajewski Wolf. Krajewski pierwsze tempo, nieskutecznie. Znów Wolf, pomaga drużynie. Nie ma tych... Który to już raz mówimy, że mogło być dwie bramki w jedną. Będzie próbował. Tak jest, Dojszebajew. Ale Marcel Jastrzębski na posterunku. jak Wolf w pierwszej części. Dokładnie. Szczególnie właśnie z takich sytuacji. Zobaczymy jak teraz. Lucin skoczył jednak. Nie, to też za mało do powiedzenia. 7 na 6 teraz. 7 na 6. Drużyna z Kielc. Bez bramkarza, 7 w polu. Tak zdecydował talent Dojszebajew. Dojszebajew. Karacic pod strefą Gębala. No powiedziałbym, że na wcisk, ale to naprawdę było bardzo, bardzo na wcisk. Tam Przemek Krajewski próbował łapać na faul ofensywny. Środkowy obrońców, Karale Gębala, jeszcze raz Fazekasz, teraz na zewnątrz. Faul ofensywny.
Dembala. Dylan i... trafia. 16-15. Nie ma bramki, zobacz. Podparty rzut. Podparty rzut. O. Fatum na tym lewym skrzydłem. Wcześniej Szymon Wiadery, teraz Dylan i... bo musi oddać rzut z drugiej linii. Pazykasz. Abel Sergio. No i teraz mu się udaje. Kto można powiedzieć próbana, wreszcie. Tak, wreszcie, tak patrząc z perspektywy. Ale pamiętasz, on to zdobył pierwszą bramkę, swoją pierwszą bramkę na początku pierwszej połowy. Zala Terzicza, Karacic, Gembala, Dujszebajew. Gembala, wyszedł Sergio, Gembala i... przebił się po raz kolejny. Się. No teraz... emocje tutaj na pewno sięgają sufitu hali Legionów, a może i Zenitu. Dawid Dawidzik faulowany. Będzie, tak, będzie wideo weryfikacja. Myślę, że dwie minuty, a zresztą poczekamy. Mindygia został na kole. Fazekas i piłka pod nogą Wolfa. Jedna bramka przewagi Wisły. Oszukali teraz obronę kielecką, doprowadzili do... no ale to nie jest jeszcze ta decydująca bramka. Na razie Karacic powstrzymany przez Sergio Terzicza. Tutaj... w obie strony może się wydarzyć. Wszystko może się wydarzyć. Nie ma nic. Chcą być bardziej konkretny bez bramkarza. Karacic, Daniel Dujszebajew, Dylan i tutaj przyspieszył. Aleks Dujszebajew, Moryto, bramka. No teraz oszukali Kielczanie. To chyba, nie wiem, no pierwsza, jedna z niewielu akcji. Nie zobaczymy, co teraz zagrają. Mindygia, Fazekas. Mindygia, Fazekas kiwnął, Benła Kongu i tutaj Andras Wolf. W bramce skutecznie i Industria ma szansę na prowadzenie. Można powiedzieć, że Fazekas teraz... Aleks Dujszebajew, Daniel Dujszebajew. Gdzie dalej? Nieoczekiwanie Miłosz w Wałach, ale to chyba dlatego, że dwóch Polaków, tak? Popatrzmy, Zarabec trafia. Przebił się po raz chyba pierwszy, udało mu się w tej połowie na pewno pierwszy ograć Tomka Łasję, zmarnował je. Myślę, że w tym momencie Dylan Naj jest bardziej przydatny, no ale nie może grać Daniel Dujszebajew. Oj, trafia i to z jakiej pozycji? Niebywałego. Można bić brawo teraz. No i musi oddawać rzut teraz Zarabec. Tak się dzieje! Micha Zarabec, 19-18. I zaskoczony Andras Wolf. Że najważniejsza będzie ta bramka ostatnia. A to prawda. Gembala znów się przeda. Po 19. Weźmie ciężar. On będzie próbował zdobyć bramkę. Zarabec, Wolf. I jednak Moryto skoczył. A jeszcze tam, tam coś się stało. W kole Lovro Mihic. Ale zobacz, tam Zarabec leży na parkiecie. Ucierpiał. Aleks Dujszebajew, Karacic. Stało jedno podanie, cały czas. Aj, fantastycznie! To było wielkie! Moryto! Jest czas dla... teraz dopiero Xavi Sabate bierze czas. Fazekas, Fazekas. Lucin, nie ma bramki. Jo. Mindygia. Mindygia, Fazekas. Trafił Fazekas! Jak ona wpadła? Po plecach Andrasa Wolfa, wydaje mi się. Piłka odbija się od słupa. Sędziowie, pamiętasz ten pierwszy mecz? Tak, tak, tak. Ostatnie sekundy. Czyli mamy rzuty kartę. Zostanie więcej. Moryto, Alilović. Moryto, Alilović. Moryto to nowa formata. 1-0. Daszek Wolf. Patrzymy. Skutecznie Michał Daszek. Po 1. Zobaczymy. Gaderny, Alilović. Skutecznie Szymon Gaderny. Oj, z pewnością mu porządnie ulżyło. Lucin, skutecznie, po 2. To inaczej to wygląda niż tydzień temu. Oj, tak. Ale jak on już gotowy, Karacic nie czeka. Karacic, skutecznie, 3-2. Pierwsze tempo i skutecznie. Po 3. Nie, sędziowie nie uznali bramki.
przekroczył Przemek Krajewski. Nie ma bramki. Ona nie ma. Nie rzucić to. Krastawson-Alilowicz. Jednak Alilowicz zostaje 3-2 i... Łatwo policzyć, jeśli trafi, będzie remis po 3. Legia Wolf. Legia nie skuteczny. Wolf ustał i został trafiony. No i dalej. Patrzmy, Kunku i Alilowicz. I Alilowicz broni! Niesamowity jest Mirko Alilowicz. Trzeba przyznać. 3-2. Fazekas skutecznie. Po ręku, ale tak. Co najważniejsze dla Wisły, skutecznie. Po 3. Daszek i Wolf. Daszek skutecznie. Jeszcze tak blisko od 13 lat. Morito Alilowicz. Morito szuka sobie miejsca. Morito skutecznie. Gramy dalej. Wolf i Morito, bez względu jak to się dzisiaj skończy. Nie ma już 4-5, Lucin i Wolf. Lucin skutecznie. Nad głową, obok głowy Wolfa. No i kto po stronie Kielc? Igor Karacic? Wiaderny Alilowicz. Skutecznie, fantastycznie Wiaderny. No, powiem ci, że trzeba mieć. Zmiana u Kielczan, tutaj Krajewski. Skutecznie. Pierwsze tempo, mocno, precyzyjnie. Karacic. W tej serii nikt się nie myli, po 3. Fazekas, Wolf. Troszkę ta bramka przypominała to, co wydarzyło się tydzień temu, kiedy rzucał Fazekas, 4-3. Dujszebajew, Alilowicz. Czasna. Odetchnął. No, chwaliliśmy. Michić skutecznie. Między nogami. I Dylan Nai. Nai Alilowicz. Jednak Alilowicz. Wisła. Zawodników, kibiców, Polska, ochroniarze. To był rok 2011, wówczas w tym wielkim finale, tak. No. Myślę, że to był bój naprawdę... Masę dobrej obrony, prawda? Tak, zawodników, tak pokazując do boksu, to takich dwóch, taka walka zam. Historyczny wyczyn tak naprawdę, bo pierwszy raz o mistrzostwie Polski.